Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. Powrót do przyszłości, odcinek 32. Także w dzisiejszym odcinku zajmiemy się w końcu siewem kukurydzy, bo przydałaby się, żebyśmy mieli tą kukurydzę, jeżeli mamy krowy. Także dziś się tym zajmiemy. Jest Samejek, jest impreza, a ty masz Zeza. Nie. No i odpalamy naszego Sameja. I tak, jak widzicie na sam początek doszła nam wiata, przed nami tutaj stoi. I właśnie tą wiatę postawiłem na nasiona. Jest tu na razie, znaczy na nasiona jedną komorę najprawdopodobniej będziemy mieli, czy coś. Druga już na pewno będzie na maszynę, także spoko loko foko. Dopiero co przywiozłem. Także dobra, mamy kukurydzę. Nie wiem też na ile nam to starczy. Dwa pola mamy w tym sezonie pod kukurydzę do zasiania. Na następny sezon, po tym sezonie chcę kupić dużo pól, będę chciał dokupić. Dobra, jedziemy naszym Samejem, gdzie ciągniki stoją, wszystko stoi. Trzeba w końcu ruszyć z robotą. Także no, jedziemy. Już widzicie, w sumie jest faza, że zaraz będziemy mogli to zbierać zboże. Zboże czy rzepak chyba wycięliśmy w tym sezonie. Rzepak, tak mi się wydaje, że sialiśmy. A jak nie, to się trochę pomyliłem. W następnym odcinku kolejny odcinek z misji, także to też fajnie. No i po tym, od następnym odcinku wydaje mi się, że już niektóre pola będziemy mieli na 100%. Znaczy już niektóre mamy ogólnie. I można by było już to zrobić. Tutaj nie jedziemy, mamy pole numer 8 i 7 do zasiania na kukurydzę. Pierwszy jedziemy na siódemkę. Z tego też względu, że na tej siódemce wydaje mi się, że trochę mało czasu spędzaliśmy ostatnimi czasy. Nie wiem, czy robimy jakiś odcinek, wiecie, już przy tylu odcinkach coś tam chyba było na tej siódemce, ale nie aż tak co ile ja bym chciał. No ale dobra, myki, lecimy z siewem, no i będziemy siali. Znacznik oczywiście też opuszczony. No i jak widzicie, piękny Samej przyjechał z krów, żeby posiać, żeby tutaj też tylko na krowach nie stał. Także no, zobaczymy jak to nam będzie szło. Tutaj już widzicie świnie powoli coś tam zaczniemy robić. Wydaje mi się, na taki jubileuszowy 40 odcinek będzie dobre to, żeby te świnie ruszyć z tymi świniami. Byłoby spoko. Jeszcze no wiadomo, że ta kukurydza też będzie coś tam, chyba siódemka pójdzie na siódemka pójdzie wydaje mi się na krowy. A właśnie ósemka pójdzie tutaj na biogazownię, żeby coś też zarobić, ale też będę chciał od razu do tego dokupić jakąś tam ładowarkę. Chyba tą już większą kupimy jakąś i będzie wydaje mi się spoko. Żeby mieć tą większą ładowarkę, tą fadromę w sumie bardziej i ją będziemy ładować, tą kiszonkę, bo też chciałbym zarabiać na tej kiszonce. Żeby wiecie, jakaś tam kaska leciała, dobrze się je. Także no, zobaczymy też ile nam ten siew zajmie. Ósemkę pewnie byśmy zrobili na odcinku, siódemki może nie zrobimy, zobaczymy. Też ten siewnik mógłbym sobie kupić już większy czy coś, ale stwierdzam, że lepiej go nie zmieniać, dopóki on jest z nami. W sensie, no, jeszcze wiecie, on ma mało motogodzin, a pchanie się na siłę i zadłużanie się, no mam niby 76 tysięcy, ale to jest na takie, wiecie, wydatki. Jakby coś trzeba było na teraz kupić, no to już te 76 tysięcy jest. Można go użyć, można tą kasę wykorzystać. Jest na spokojnie, nie? A co innego, jak tam jakieś inne sprawy się robi. Także no. Chyba wszystko ładnie, pięknie słychać, tak? Halo, Audacity jest, działa pięknie. No, w sumie dzisiaj muszę nagrać poza tym odcinkiem 3. I już do końca tygodnia będzie wszystko nagrane. Może, że na zapas tam w te wakacje nagrywałem, bo tak to by był mały problem z tymi odcinkami. No i tak jak myślałem, że trzeba będzie ciężko. No ale gdzieś ten zapas będę sobie takiego wiedźmina czy coś robił i tak. Gdzieś w tygodniu, jak będę miał nieraz, wiecie, mniej lekcji, bo zastępstwa czy coś. No w sumie w tym tygodniu już tak miałem. W tamtym miałem w piątek cały praktycznie jakiś wolny, ale się czymś innym zająłem. Wiecie, nie samym YouTube'em człowiek żyje.
Wy też byście chcieli, żeby tutaj, widzę, żeby było dużo farminga, no ja się staram, żeby ten farming praktycznie codziennie był, bo już tutaj od tego tygodnia jeszcze w soboty dojdzie farming, więc trochę tych odcinków będzie wychodziło. No zobaczymy, jak to nam będzie szło w ogóle, bo jeszcze za dwa tygodnie już nowa gra u mnie się na kanale pojawi, świeżutka, także wiecie o co chodzi. Będzie wydaje mi się spoko. 5 minut odcinka. No już tutaj idzie. No bo mi się wydaje, trochę tą serię też trzeba rozruszać. W pewnym momencie teraz już nie ma na co czekać. Bo też trochę stanęliśmy, wydaje mi się, z tą serią. W sensie no pola dalej mamy te same i już tą w końcu 16 trzeba kupić. W końcu no, 26 się czaje na to pole, żeby w końcu je wziąć też i tam w pierwszym sezonie dać właśnie kukurydzę. Chciałbym też pójść w ziemniaki, żeby tutaj jakieś urozmaicenia na tej serii były. No ale nie wszystko też naraz. Wiadomo, z tym lasem w końcu trzeba ruszyć i najprawdopodobniej dzisiaj, jak to nagrywam 18, wy to widzicie we wtorek i wtorek jest 21, tak? Wtorek jest, no. No tak. To właśnie, no. Wy to widzicie 21, no to live'a. Najprawdopodobniej dzisiaj na live'ie się tym będę chciał zająć. Tym drzewem, żeby coś tutaj ruszyć z tym lasem, powycinać trochę, bo też tam trochę zainwestowałem w ten las, też trochę jakieś tam urozmaicenie na serii, żeby było w sumie z tego też względu tam ten las poszedłem, także no. Też w tym tygodniu mógłby live nie być, bo też nie wiem, czy się wyrobię, ale raczej wszystko zdążę nagrać, zobaczymy. Wydaje mi się, że się uda. Dwa farmingi z rzędu nagram, myk. Będzie spoczko. Nie no, zasiejemy to chyba na odcinku, wydaje mi się. Tak, to pole nie jest duże. My na razie też tych pól zbyt dużych nie mamy i to też jest dobra opcja, choć wypadało już, by w końcu inwestować, bo tych ciągników trochę mamy. Ktoś mi może zarzucić, że właśnie bardziej w te ciągniki niepotrzebnie poszedłem i te sprawy, no ale jak się ma czym robić, to potem też można pola dokupić. Mam dwa kombajny, więc o wiele teraz by szybciej to szło. Sieczkarnię kupiłem, tam chyba już pokazywałem w ostatnim odcinku. Teraz też jak mam tych serii, to też do końca nie jestem na bieżąco z tym wszystkim. Także no. W sumie ten Farming 17 na razie jest główną serią, bo w sumie dwa razy w tygodniu tylko jedyna seria się pojawia. Więc spoko, do pewnie do farminga 19, 22 to on będzie tutaj królował. Dobra, myk. Lecimy dalej, sobie tutaj zawrócimy. Oczywiście to pole mógłbym sobie na spokojnie powiększyć, bo wiem, że tutaj jest dużo ziemi, żeby to zrobić. Dużo tutaj po bokach tego miejsca jest, no i by było też spoko, żeby takie coś zrobić. Ale zobaczymy. Z kiszonką też na pewno, pewnie na pracowniku będzie jechała sieczkarnia. Choć będzie można pod sieczkarnię podczepić te przyczepy i będziemy tak latać. Więc to też jest jakaś tam opcja. No seria singla, nie chcę tutaj też nikogo na multi brać. Czekajcie, teraz musimy zrobić Z. Dobra. Znacznikami kiedyś nie jeździłem, a teraz jak gram na kierownicy, to te znaczniki bardzo dużo dają, bo wiecie, możemy sobie siedzieć tutaj w środku i też lepiej się gra w środku na kierownicy niż na zewnątrz, bo wiadomo, tak jak nagrywałem dzisiaj odcinek nagrywałem z polskiej wsi, który wczoraj był na YouTubie. No to jednak jak się kręci i się kamerę ma w drugą stronę, no to ciężej na tej kierownicy niż na klawiaturze. Jest trochę inaczej, trzeba się też przyzwyczaić, no ale do kierownicy ja już się przyzwyczaiłem, w sumie mam ponad miesiąc, prawie półtorej. Jest w sumie jedyne co, to trzeba przepinać przed tymi odcinkami, wiadomo. Ale jak się ma takie teraz, jak ja mam nagrane te RPG-i, To tylko praktycznie gry z kierownicą nagrywam. No, dzisiaj bym wszystko nagrał, tylko SnowRunner dalej nie chce mi odbezpieczyć mojej kierownicy. No jest lipa przez to i właśnie
Właśnie dlatego muszę ją odpiąć, no ale SnowRunnera sobie na koniec nagram. No to dzisiaj w sumie Adama nie ma, więc no, Grob Farma nagrywamy na razie w czwartki, jakoś tam się zbieramy na te czwartki. No też prawko w tym tygodniu, co wy teraz ten odcinek macie, no to się będę starał, żeby przez te 5 dni pojeździć po te 2 godziny. Trochę wyjeździć sobie tych godzin. No w sumie będę mógł się wtedy zbierać do egzaminów. Nie wiadomo jak z tym COVID-em i z tym wszystkim będzie. Także no, na spokojnie. Adam też się w sumie do prawka zbiera. W sumie na Grub Farmie bardzo, bardzo dużo o tym prawku gadamy. Ty, ja nie wiem czy... Nie no, z kukurydzy mi starczy raczej, ale na następne pole już może być Lipton. No, nie zauważyłem, że tak idzie ta kukurydza nam. Nasiona, więc... No, już mamy pierwszy minus tego siewnika. Będzie trzeba pojechać się napełnić na pewno, ale aby mi na to pole tylko starczyło i ja już będę zadowolony. Dobra, myk. 11 minut odcinka. Też z długością odcinków nie przesadzam, to w sumie zależy od sytuacji. Zadanie seria jest trochę dłuższe, odcinki są z RPG-ów też są dłuższe, żeby te serie się też nie ciągnęły, bo bym mógł robić po 25 minut, ale z takiego goticzka to 40, znaczy w goticzku to jest taki problem, że ja po prostu siadam, gram i potem już w sumie siedzę tutaj dłuższy czas, nie? I to jest właśnie taki, że ja się zagrywam na niego, bo po prostu bardzo lubię tą gierkę. Taki mały problem. Dobra, czekajcie, ten znacznik już możemy wyłączyć sobie. On jeszcze poleci gdzieś tam. Ojojoj, nie wiem czy my to weźmiemy na pewno. Znaczy w sensie czy nie będzie trzeba przyjechać potem tego dosiać. Tak, wydaje mi się, że na pewno. Do końca może dojedziemy, może nie. Nie, dojedziemy, mi się wydaje. Nie dojedziemy. Nie ma szans. Dobra, myk. Więc lecimy. Tutaj na gospodarstwo wracamy. Ciewnik cały uwalony, tak samo w samej. Napełnimy to wszystko, no i będziemy pewnie kończyć. Mamy 12-13 minut odcineczka. Odcinek bez cięcia może się uda, może jeszcze ktoś bić tutaj, to jest nieobliczalne wszystko. Także no. Padało, bo ostatnio robiłem sobie misję na polu numer 5. Także tutaj też taka ciekawostka. Nie do tej serii, żeby skończyć, to jest bardzo dużo pól do kupienia, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, więc... Koło ostatniego odcinka wydaje mi się, że się zakręcimy. Pewnie, więc zobaczymy jak to nam też będzie szło. Jakieś buraki w końcu będzie, no znaczy w sumie buraki robiliśmy. Tylko mniejszym sprzętem. Jak będziemy mieli świnie, buraki, ziemniaki, będzie trzeba robić. Także no, dobra. Tutaj podlecimy, pierw nawóz dopełnimy. No widzicie, New Holland przyjechał od owiec. Przyjechał, żeby tutaj pomóc. Widzicie, mamy jakiegoś tam walterkę, wszystko, ale nie mamy ciągnika tutaj nawet z turem, wydaje mi się. Nie ma na głównym gospodarstwie, więc podałoby w końcu zainwestować. Dobra, to niech się napełnia. Napełniło się, a ja bym powiedział tyle na tym odcinku. Gdzie myślę, że to było na tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa.